του αδελφή, θα διαβάσουμε τη σελίδα 499. Księga Joba, 22 rozdział, 21 werset. Κεφάλαιο KV Ιώβ, εδάφιο 21, σελίδα 499. Pogódź się z Nim i zawrzyj z Nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. Przyjmij z tego, z Jego ust wskazania i złóż w swym sercu Jego słowa. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmogącego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru. Jeżeli Wszechmocny będzie Twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla Ciebie, wtedy Wszechmocny będzie Twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda Ci się, a nad Twoimi drogami zabłyśnie światło. Gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego, wybawia człowieka niewinnego, a będzie wybawiony dla czystości swoich rąk. Amen. Namowa i przykazanie Boże dla wszystkich, którzy rozważają Słowo Boże, wierząc we Wszechmocnego Boga, ale i w Jego Słowo, ale i w Ducha Świętego Jego. Pogódźcie się z Nim i zawrzyj z Nim pokój i w ten sposób poprawisz swoją dolę. Namową jest, bądź domownikiem Boga. I pytaniem jest, jak mogę stać się domownikiem Boga? Bo wyniki tego są bardzo piękne, wspaniałe. Bądź domownikiem Bogim, zawrzyj z Nim pokój i wtedy przyjdzie dobra rzecz do Twojego życia. I powtarzam, jak mogę się stać domownikiem Bożym, jak mogę zyskać przyjaźń Wszechmocnego i jak jest możliwe, abym stał się przyjacielem Jego. Co muszę zrobić? Coś się musi stać, bo wyniki tego są wspaniałe i opisuje nam ze szczegółami, abyśmy nie mieli nie wątpliwości, ale abyśmy mieli pewność, jaką ważną rzeczą jest, aby mi się udało, abym był domownikiem Bożym, Boga Wszechmocnego. I odważę się i powiem, według słowa Pana, to, że stanę się przyjacielem Chrystusowym, jest łatwiej, bo mi jest dawana taka możliwość. Jezus Chrystus mówi, nie nazywam was sługami moimi, przyjaciółmi was nazywam moimi i przyjaciel jest ten, który wykonuje moje przykazania, ale przyjaciel Boży, tak jak Abraham został nazwany, przyjaciel Wszechmocnego, który jest ten, który mieszka w wieczności i nikt nie widział jego oblicza i przeżył. Ale zobaczmy wszystkie te dobre rzeczy i niech nam Bóg objawi w ciągu dalszym, jak mogę stać się przyjacielem Bożym, ale jak mogę stracić przyjaźń Bożą. Po pierwsze, zobaczmy wyniki. I jak staniesz się przyjacielem Bożym i masz pokój z Bogiem, wtedy będziesz mógł przyjmować wskazania, zakon z ust Jego i będziesz mógł włożyć Jego słowa do swego serca. Tylko jako przyjaciel Boży, domownik Boży, będziesz mógł przyjąć zakon mojżeszowy i będziesz mógł włożyć go do serca, będziesz mógł wrócić do Wszechmocnego
I jak oddalisz nieprawość ze swojego namiotu, wtedy będziesz odbudowany. Ty będziesz odbudowany, bo jesteś przyjacielem Bożym. Nie Pan cię odbuduje, ale ty się odbudujesz. I wynik tego będzie błogosławieństwo zupełne, tak jak złote. A Wszechmocny, z którym staniesz się domownikiem, będzie twoim obroną i błogosławieństwo zupełne. Będziesz miał radość we Wszechmocnym i będziesz podnosił swoje oblicze ku Bogu z odwagą do Wszechmocnego Boga. Będziesz się modlił i będzie wysłuchiwał twoje modlitwę. Wysłucha twoją modlitwę, będziesz swoje śluby, będziesz śluby składał i będzie przyjmował twoje śluby. I też jeszcze jedna rzecz. Jako domownik Boży, jako przyjaciel Wszechmocnego, że cokolwiek zdecydujesz, sam od siebie będzie się spełniało. I twoje światło, bo Bóg jest światłością, ciemności w Nim nie ma i ty będziesz chodził w światłości Bożej. I światłość Boża będzie zabłyśnie na twoich drogach. I jak jeszcze w dodatku w tym zupełnym błogosławieństwie uda ci się i uniżysz się, wtedy stanie się coś, co jest szczególnego i jedynego. Wtedy Wszechmocny Bóg wywyższy cię. I wtedy stanie się ten wielki cud, stanie się przyczyną zbawienia dla tych, którzy są winni. Dlatego, bo będziesz domownikiem Bożym. Powtarzam. Dlatego, że będziesz domownikiem Bożym, wtedy staniesz się przyczyną, że będą zbawiani przez ciebie nawet ci, którzy są winni. Bo jako domownik Boży twoje ręce będą bardzo czyste. Wyobraźcie sobie więc i pomyślmy trochę, umiłowani w Panu, jaką ważną rzeczą jest, abym został nazwany, tak jak Abraham, przyjaciel Boży. Zostanie nazwane twoja rodzina, przyjaciele Boży. Ten mały kościół zostanie nazwany przyjaciele Boży, Wszechmocnego Boga. I to jest niemożliwe. Samo od siebie. Musi ktoś nas nauczyć, ktoś musi nam wytłumaczyć, ktoś musi nam doradzić, ktoś musi nam objawić sposób i drogę tego jedynego związku Wszechmocnego Boga, który jest ten, który mieszka w wieczności, najwyższy, z człowiekiem, który jest winny w wielu rzeczach. Nie raz jesteśmy winni, przez cały czas jesteśmy winni i żaden z nas nie jest sprawiedliwy. I dlatego nikt nie widział oblicza Boga i przeżył. Czyli musi istnieć sposób, abym stał się domownikiem Bożym. Jest możliwość, musi istnieć taka możliwość, że stracę to i że jest niemożliwe, abym stał się domownikiem Bożym. To jest wielka tajemnica, jedyna, która może zmienić życie człowieka i może uczynić go
zupełnie słabego człowieka w mocnego człowieka wobec Boga. Dlatego powstańmy i pomodlmy się i poprośmy od Boga, aby nam pomógł, aby nam objawił, aby nas poprowadził, bo ja co najmniej sądzę, że to jest najważniejsza rzecz, wydarzenie, które może stać się w moim życiu, aby przemieniło się moje życie ze związku wiary, ze związku posłuszeństwa, ze związku wychwalania w imieniu Jezusa Chrystusa nawet też, abym się przemienił w człowieka, który będzie nazwanym przyjacielem Bożym, domownikiem Bożym. Pomódlmy się. Bóg niech nam pomoże i nam oświeci.